Teraz mamy kamper 4x4. Chodź, synku, pojedzie samochód. I pan mówi, że to nie jest błoto w sprayu. Prawdziwe. Można się umówić na jazdę testową. Gdzie idziemy, co robimy? Zimno strasznie, ale umówiliśmy się na jazdę testową kamperem 4x4. Nagramy jakiś odcinek. Zobaczymy, jak to się jedzie takim kamperem. Może naszego fertka przemodyfikujemy. A teraz zimno, idziemy się zagrzać. Sąsiada zabraliśmy pod pachę ze sobą. Napoimy go kawami. Boi się, że serce mu stanie, ile to można. Ale chłop dzielnie będzie walczył. Umówiliśmy się na jazdę kamperem 4x4, także korzystamy, z sąsiadem się wybieramy. Kamyk stwierdził, że zostaje z dziećmi. Jego żona znowu poszła z dziećmi do krainy Świętego Mikołaja, a my mamy wychodne, jakby to nie brzmiało, sąsiad i ja. Także idziemy. Będziemy się taplać. No jesteśmy z Karolem. Co mamy? Cześć. Super terenowym 4x4 kamperem. Go jeszcze bardziej pobudzić. Chcesz? Pobudzić. Troszeczkę. Nie dużo. Żonka, imbiróweczki. Patrzcie, jedyna kobieta na teamie, jak o nią dbają. Przetestujemy w terenie samochód, idealny dla osób aktywnych, lubiących być wszędzie i docierać do miejsc niedostępnych dla innych. Marka Birstner, należąca do grupy Hummer. Silnik tego campervana to 2,2 diesel, 165 koni, skrzynia manualna, dodatkowo dołączany napęd na 4 koła z blokadą mechanizmu różnicowego z podniesionym prześwitem. Mamy tutaj ponad 5-metrowy kompaktowy campervan mieszczący się na standardowym miejscu parkingowym. Wersja, którą mam przyjemność jechać, posiada podnoszony dach. W jego części mamy dodatkowe obszerne łóżko, z którego można zrezygnować w wersji podstawowej. Zarejestrowane na 4 osoby, wersja całoroczna ogrzewana na gaz z trumą kombi z możliwością domówienia ogrzewania elektrycznego z ogrzewanymi zbiornikami na wodę. Pod silnikiem mamy osłonę przydatną w terenie, opony AT nadające się w teren i na asfalt. Z tymi wszystkimi
dodatkami z podnoszonym dachem kosztuje około 450 tysięcy brutto. Bez podnoszonego dachu, bez napędu na 4 koła, to będzie na pewno dużo poniżej 400 tysięcy. To jest cena z akcyzą i z VAT-em. A ile trzeba czekać na taki samochód? Ten będzie dostępny od ręki, oczywiście w związku z tym, że będzie trochę używany z przebiegiem, więc będzie na pewno sprzedawany z dodatkowym rabatem. Natomiast no, na nowe samochody, gdybyśmy specyfikowali, to no, nawet do 8-10 miesięcy teraz wynosi czas. No ale to już pod konfigurację, ale tak? Ale to już pod konfigurację, natomiast takich sztuk mamy zamówionych w sumie 3. No i tamte będą zupełnie nowe, nierejestrowane. Jedna ze standardowym dachem, czyli dwuosobowa, a ten ostatni przyjedzie w takiej konfiguracji jak dalej. Rozchodzą, wszyscy się żegnają i my się pożegnaliśmy i jedziemy do domku. A z wami też się żegnamy, widzimy się wkrótce, buziaki, pa pa!